Mocny komentarz Łukaszenki o NATO. List z ostrzeżeniem właśnie do Białorusi. Putin ma powody do obaw. A na koniec triumf Ukrainy. Z jakiego powodu? Zobaczycie. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj troszkę tak deszczowo, więc i chłodniej. Co za tym idzie, też fajniejsza pogoda właśnie do przygotowywania dla Was najciekawszych materiałów, newsów z kraju i ze świata, ponieważ też nie ma się wyrzutów sumienia, że marnuje się piękną pogodę, bo za piękna nie jest. Chociaż akurat tutaj też te deszcze są takie, że w sumie to w dalszym ciągu można się wygodnie przespacerować, pokąpać i tak dalej, ale to i tak nie jest to samo. Dzięki serdecznie, że jesteście. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, a także o zalajkowaniu naszej strony na Facebooku, jeżeli to tę platformę preferujecie ponad YouTube'a, a my już nie przynudzamy, tylko lećmy z pierwszym tematem. Wynika, że celem są ćwiczenia mobilizacyjne. O zwiększonej mobilizacji poinformował w czwartek portal Zjerkało. Redakcja została poinformowana przez kilkudziesięciu Białorusinów. Aleksander Łukaszenko stwierdził wprost, że Rosja i Białoruś od lat tworzą wspólną armię. Odniósł się także do decyzji państw NATO o zwiększeniu liczebności wojsk szybkiego reagowania. W niedzielę 3 lipca białoruski polityk wziął udział w obchodach Święta Niepodległości. Łukaszenko złożył wieniec pod kompleksem pamięci zwanym Kopcem Chwały. W swoim przemówieniu nawiązał do bliskiej współpracy z Rosją w związku z toczącym się konfliktem na Ukrainie. Łukaszenko stwierdził, że ostatnia decyzja przywódców NATO o znacznym zwiększeniu liczebności wojsk szybkiego reagowania to element przygotowań do konfliktu. Wiecie o tym, że podjęto decyzję o 10-krotnym zwiększeniu liczebności armii NATO we wschodniej Europie. Po co to robić w czasie pokoju? Po to, żeby walczyć, stwierdził polityk cytowany przez serwis Ukraińska Prawda za białoruską państwową agencją prasową Biełta. Musimy wytrzymać i będziemy robić wszystko, żeby wytrzymać i zwyciężyć. Dziś zarzucają nam, że jesteśmy jedynym krajem na świecie, który popiera Rosję w jej walce z szkodliwymi ideologiami. Popieraliśmy i będziemy popierać Rosję, dodał. Łukaszenko wskazał, że oba państwa od lat tworzą wspólne oddziały. Czyż nie wiedzieli, że już dawno stworzono u nas w Związku Białorusi i Rosji wspólne oddziały sił zbrojnych? W rzeczywistości to jedna armia. Byliśmy i będziemy razem z bratnią Rosją, powiedział. Odniósł się także do toczącej się na Ukrainie sytuacji i możliwym w niej udziale białoruskich żołnierzy. Polityk stwierdził, że udział Białorusi w rosyjskiej operacji specjalnej został przez niego określony już dawno. Kilka dni temu Aleksander Łukaszenko i Władimir Putin spotkali się w Petersburgu celem omówienia bieżącej sytuacji w Donbasie oraz kwestii dotyczących formowania państwa związkowego. Rosyjski prezydent stwierdził, że sankcje nakładane przez Zachód popychają Mińsk i Moskwę do szybszej integracji. Jak tłumaczył, przyspieszenie integracji może zminimalizować szkody spowodowane sankcjami nakładanymi na Moskwę przez Zachód. W dokumencie nie poinformowano o tym, jaki jest cel. No i niestety, jak widać, ten konflikt eskaluje i zbliża się coraz bardziej naszych granic. Co prawda, mocne słowa Łukaszenki nie są żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę to, że już wcześniej nieraz wypowiadał się on jako, dając by do zrozumienia, że popiera politykę Putina, że tak to łagodnie ujmijmy. Jego słowa zresztą spotkały się już nawet z odpowiedzią przywódcy Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że moim zdaniem on nie powinien wciągać Białorusi w najeźdźczą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i złamanie wszystkich porozumień międzynarodowych, prawa międzynarodowego, powiedział prezydent Ukrainy. No i teraz niestety na granicy Białorusi z Ukrainą dochodzi już do coraz większej ilości spięć. Chociażby coś takiego. Zostaliśmy sprowokowani, muszę Państwu powiedzieć, jakiś czas temu z terytorium Ukrainy podjęto próbę uderzenia w obiekty wojskowe na Białorusi, ale dzięki Bogu systemy przeciwlotnicze Pancer zdołały przechwycić wszystkie rakiety wystrzelone przez ukraińską armię, powiedział Aleksander Łukaszenko, cytowany przez agencję Biełta. Ukraina wszystkiemu oczywiście obecnie zaprzeczyła. Zresztą nie miałaby żadnych korzyści z angażowania się w konflikt z kolejnym krajem, bo i po co? Kto by na tym skorzystał? Odpowiedź jest oczywista: Władimir Putin. Na szczęście dla nas i dla Ukrainy zaangażowanie Białorusi w konflikt jest czymś, czemu sprzeciwia się kilka ważnych kolejnych osób. Oto i one.
Grupa białoruskich żołnierzy napisała list do Aleksandra Łukaszenki, w którym ostrzegają przed przyłączeniem się ich kraju do sytuacji na Ukrainie. Zaapelowali, by nie poświęcał ich kraju w imię imperialnych ambicji Putina. O sprawie donosi ukraiński portal Gordon. Autorami listu są żołnierze 5. Brygady Specjalnej Siły Zbrojnych Republiki Białorusi. Zwrócili się oni do Aleksandra Łukaszenki, by nie podejmował decyzji o przystąpieniu do inwazji na Ukrainę i tym samym nie poświęcał ich kraju w imię imperialnych ambicji Putina. Podkreślili, że Ukraina jest państwem przyjaznym Białorusi, a próba wciągnięcia jej do konfliktu jest niczym innym jak zniszczeniem suwerenności Republiki Białorusi. Autorzy listu ostrzegają, że ewentualne przyłączenie się do działań Rosji pociągnie ze sobą ogromne straty, natomiast konfrontacja z krajami Europy i Ameryki, które wspierają suwerenność Ukrainy, uczyni z Białorusi państwo zbójeckie na długi czas. Z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że Rosjanie utrzymują na Białorusi grupy dywersyjno-zwiadowcze, które w razie konieczności mogą być wprowadzone na Ukrainę. Mimo tego prawdopodobieństwo inwazji białoruskich wojsk na Dniepr jest oceniane, przynajmniej na chwilę obecną, jako bardzo niewielkie. Ryzyko wkroczenia armii białoruskiej na terytorium Ukrainy utrzymuje się, jednak obecnie bezpośredni atak jest bardzo mało prawdopodobny. Dzisiaj nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony Białorusi, dlatego że nie ma tam zgrupowania, nie stworzono systemu dowodzenia. Takie działania bezpośrednio wskazywałyby na przygotowanie do działań. Ocenił w rozmowie z telewizją Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu. Wy niejednokrotnie w прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась таким образом. Сложилось так, что мы... No i jasne, Łukaszenka rządzi Białorusią, ale jednak już w marcu pojawiły się głosy, że dysponujemy badaniami niezależnych ośrodków, tym sondażem przeprowadzonym na zlecenie Ośrodka Studiów Wschodnich, na podstawie których można oszacować zbliżenie do realnego poparcia dla Aleksandra Łukaszenki i to około 20-30%, mówi ekspert zajmujący się Białorusią. Czy można ufać takim analizom zachodnich mediów czy zachodnich instytutów badawczych? No, tutaj akurat odpowiedzcie sobie na to sami, tylko pamiętajcie, że jak bardzo obiektywne by to się nie wydawało, no to niekoniecznie tak też musi obiektywnie być. A to oznacza, że jest też duża szansa na to, że jeśli jest to bardzo rzetelnie zrobione badanie, no to nawet jeśli Łukaszenka chce dołączenia do konfliktu, to Białorusini mogliby tego zwyczajnie nie zrobić. I taką miejmy nadzieję. Zresztą działania niezgodne z rosyjsko-białoruską współpracą podejmowane są już teraz. Wojna kolejowa rozpoczęła się na Białorusi jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainie. Podczas wspólnych rosyjsko-białoruskich manewrów odtąd białoruskie koleje stały się celem dziesiątków zamachów. No i teraz jakby tego nie oceniać, to jednak obecną sytuację wykorzystuje bardzo szczególnie Putin, usprawiedliwiając się sankcjami i działaniami ze strony NATO, zacieśnia teraz współpracę gospodarczą między Białorusią a Rosją i jak sam niedawno powiedział, sankcje Zachodu tylko przyspieszają integrację. Jednak nie na wszystkich frontach sytuacja Rosji układa się pomyślnie. Zobaczmy. Today, Russia is a country which has many, many territorial disputes with many of their neighbors. The most infamous of these disputes that we've all been paying attention to recently are the one... Premier Japonii Fumio Kishida chce ustalenia maksymalnych możliwych do zapłacenia cen za rosyjską ropę. Według niego taki zabieg pozwoli na obniżenie ceny tego surowca, a w konsekwencji zmniejszy napływ pieniędzy, który zasila teraz rosyjską gospodarkę, co będzie oznaczało, że Rosja będzie miała także mniej pieniędzy, które przeznaczy na konflikt w Ukrainie. Ustalimy maksymalną cenę na rosyjską ropę, która będzie o połowę niższa od obecnej. Do tego stworzymy mechanizm, który nie pozwoli handlarzom ropy na kupowanie po wyższych cenach. Wypowiedź premiera Japonii Fumio Kishida cytuje Dziennik Rzeczpospolita. Dziennik podaje też, że za obniżenie dochodów z Rosji z eksportu surowców to jedno z zagadnień, które było omawiane na szczycie państw G7. Teraz w krajach tych zostaną przeprowadzone analizy dotyczące właśnie ustalenia maksymalnych cen za rosyjskie surowce. W połowie czerwca Centrum Badawcze do Spraw Energii i Czystego Powietrza poinformowało, że od czasu rozpoczęcia konfliktu Rosja zarobiła prawie 100 miliardów euro na eksporcie ropy, węgla i gazu. Jak wskazuje CREA, największy zysk przyniósł Moskwie eksport ropy naftowej – 46 miliardów euro. Z informacji centrum wynika, że do Unii Europejskiej trafiło 61% rosyjskiego eksportu gazu ziemnego i ropy naftowej. Bloomberg informował, że w tym roku Rosja zarabia średnio 800 milionów dolarów dziennie tylko na handlu ropą i gazem, pomimo że niektóre kraje wstrzymują lub ograniczają zakup gazu i ropy z Rosji. Of more than 2.5 centuries of near complete isolation from the outside world.
O tym, że stosunki rosyjsko-japońskie zaczynają się pogarszać, to wiadomo było już od chwili, gdy Japonia przyłączyła się do sankcji na Rosję i zapowiedziała zacieśnienie relacji z NATO. Władze Japonii postanowiły m.in. zamrozić aktywa prezydenta Władimira Putina i jego bliskich współpracowników, a także rosyjskich oligarchów. To jednak nie koniec. Japonia wprowadziła także restrykcje dotyczące eksportu do Rosji wysokich technologii. No i właśnie, jeżeli tak na to patrzeć, no to Rosja oczywiście zaraz później zareagowała na to w dość klasyczny dla siebie sposób. Mówiąc tak, Japonia niedawno miała okazję zaobserwować na swoim terenie rosyjskie okręty wojenne. Na tym rosyjskie problemy się jednak nie kończą. Otóż Finlandia od początku całego tego konfliktu skonfiskowała tysiące rosyjskich wagonów, czyli mienie warte ponad 80 milionów euro. Jakby tego nie oceniać, czy jest to złodziejstwo, czy po prostu takie mamy obecnie warunki geopolityczne, że w ten sposób uprawia się politykę, no to jednak jest to jeden z kolejnych ciosów, być może sam w sobie nie aż tak potężny, ale jednak w sumie wiele może to dla Rosji znaczyć. Gdyby wszystkie rosyjskie wagony, które zostały skonfiskowane w Finlandii po ataku Putina na Ukrainę, ustawić w jeden za drugim, miałby około 20 km długości. Najcenniejszym ładunkiem jest 300 tysięcy ton granulatu żelaza. Pozostaje jedynie pytanie, czy i kiedy Rosja się ugnie pod naporem tych wszystkich krajów zewnętrznych, bo w zasadzie te 80 milionów to dla nich jeden słabszy dzień ze sprzedaży ropy. Takie działania mogą jedynie nie tyle co zaszkodzić, a co najwyżej zdenerwować Rosję i sprowokować do kolejnych sankcji przeciwko nam. Przecież zwłaszcza, że z Finlandią mają raczej kiepskie wspomnienia, ale jeszcze bardziej Rosję zdenerwowała niedawna sytuacja związana z zupą. Konkretniej mówiąc, z barszczem. Zobaczmy. Premier Japonii Fumio Kishida chce ustalenia maksymalnych możliwych do zapłacenia cen za rosyjską ropę. Według niego taki zabieg pozwoli na obniżenie ceny tego surowca, a w konsekwencji zmniejszy napływ pieniędzy, który zasila teraz rosyjską gospodarkę, co będzie oznaczało, że Rosja będzie miała także mniej pieniędzy, które przeznaczy na konflikt w Ukrainie. Ustalimy maksymalną cenę na rosyjską ropę, która będzie o połowę niższa od obecnej. Do tego stworzymy mechanizm, który nie pozwoli handlarzom ropy na kupowanie po wyższych cenach. Wypowiedź premiera Japonii Fumio Kishida cytuje dziennik Rzeczpospolita. Dziennik podaje też, że za obniżenie dochodów z Rosji z eksportu surowców to jedno z zagadnień, które Kishida cytuje dziennik Rzeczpospolitej w G7. Teraz w krajach tych zostaną przeprowadzone analizy dotyczące właśnie ustalenia maksymalnych cen za rosyjskie surowce. W połowie czerwca Centrum Badawcze do Spraw Energii i Czystego Powietrza poinformowało, że od czasu rozpoczęcia konfliktu Rosja zarobiła prawie 100 miliardów euro na eksporcie ropy, węgla i gazu. Jak wskazuje CREA, największy zysk przyniósł Moskwie eksport ropy naftowej – 46 miliardów euro. Z informacji Centrum wynika, że do Unii Europejskiej trafiło 61% rosyjskiego eksportu gazu ziemnego i ropy naftowej. Bloomberg informował, że w tym roku Rosja zarabia średnio 800 milionów dolarów dziennie tylko na handlu ropą i gazem, pomimo że niektóre kraje wstrzymują lub ograniczają zakup gazu i ropy z Rosji. Wydawca francuskiego przewodnika gastronomicznego Michelin musiał przeprosić ambasadę Ukrainy w Paryżu za przypisanie dania do kuchni rosyjskiej. To wydaje się dość szalone, ale Ukraina zdecydowanie zaczyna triumfować nad Rosją, przynajmniej pod kątem kulinarnym, a to już coś. Ostatnio pierogi, teraz barszcz. Strasznie dziwna ta wojna, nie uważacie? Niestety to jest jeden z niewielu aspektów, pod jakim Ukraina faktycznie wygrywa z Rosją, bo zarówno ekonomicznie i co najważniejsze militarnie zaczyna ten konflikt przegrywać. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa generalnego Wojska Polskiego, ocenił w programie Newsroom WP, że choć Ukraina wygrywa wojnę propagandową, to na tym etapie przegrywa w działaniach bojowych. Więc nawet już eksperci, którzy od początku byli zdania, że Ukraina wygra i to już jest koniec Rosji, teraz zmieniają swoją narrację. Ale obecna sytuacja oczywiście może się zmienić i wszystko zależy od decyzji państw sojuszniczych, tak naprawdę. A te w dużej mierze od korzyści polityków są zależne.
Jak to finalnie wyjdzie? No cóż, wy się na pewno tego dowiecie, jak będziecie subskrybować nasz kanał z klikniętym dzwoneczkiem, żeby dostawać wszystkie powiadomienia, lub jak oglądacie na Facebooku, to po prostu zalajkowanym naszym fanpage'em bądź na bieżąco. Dzięki wam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, no i hej!